Zdali się od dziecka, byli sobie niczym bracia. Zero przed sobą tajemnic i maksimum w sobie wsparcia. W otoczeniu bloku wychowani na zasadach. Jak jednemu piła szajba, drugi ten pożaru gaszał. Umieli sobie pomóc, by nie zakończyć na wczata. Lewe interesy niewidoczne w ciemnych bramach. Od życia brali tyle, ile dało się wyszarpać. Ale co za dużo, to niezdrowo, może jebnąć bania. Więc posłuchaj mnie, mordo, to ci chcę teraz przekazać. O tych dwóch ziomeczkach, co na nich mówili bracia. Najpierw leciał koper, potem krajowa zaraza. Już nie handel, a konstrukcja i dobrze poryta pania. Jeden z nich miał siostrę, drugi za nią się uganiał. Chciał się do niej dobrać, nachalnie wydzwaniał. Ona go olała, on się wkurwił, zaczął działać. Spotkał na ulicy, wciągnął w bramę, zaczął szarpać. Wiesz co było potem, już nie muszę opowiadać. Ona powiedziała bratu i nie mogła przestać płakać. Długo się nie zastanawiał i wkurwiony złapał młotek. Wykrzyczał przy niej głośno, że rozjebie kurwie głowę. Spotkał go w tej samej bramie, przywitanie harda mordę. Mocno się zamachnął i go trafił prosto w głowę. Usłyszał tylko trzask i jak pada na podłogę. Stawił się za siostrą, sędzia przybił do żywocie. Tak się porobiło, że ich życie jest bublem. Jeden chłop nie żyje, drugi siedzi w pudle. Mamy jeszcze tę kurwę, co się nie spodziewała, że braciak jak się dowie w taki sposób zadziała. I zaczyna się drama, bo rodzice zginęli. Jak była jeszcze dzieckiem, a brat patrzy spod celi. Kumple nie zapomnieli, znają się na rzeczy. I ciągłe podejrzenia, że ta kurwa kręci. Ktoś ją musi zachęcić, żeby zaczęła mówić. Padło na Macieja, on przytaknął, że luzik. No i proces się budzi, tyle że osobisty. Trzeba z niej wyciągnąć, co nie dała policji. Maciek chłopak był bysty, wiedział co ma robić. W swoim krótkim życiu już niejedną zdobył. Niejednego się pozbył, a że miał coś w sobie. Obiecał tej grupie, że wszystkiego się dowie. No i jak na ironię, długo to nie trwało. To była jej zemsta, nie jak źródła podają. Także los tej kurwy z góry zaplanowano. Po kilku tygodniach odnaleźli jej ciało.